mamy dziś modę na różne typologie ludzi. Zaszufladkowanie akurat ciebie do jednego stylu uczenia na przykład jest dobre? No, ocenisz sam, bo podsumowanie, które przygotowałem oczywiście na koniec, będzie dla ciebie zaskoczeniem. No ale wracając do typologii stylów uczenia się. David Kolb opisuje cykl uczenia się, który każdy proces nabywania nowej wiedzy czy umiejętności dzieli na 4 etapy. Pierwsze, doświadcz. Czyli poczuj lub zrób to, czego chcesz się nauczyć. Zamiast czytać o pływaniu, wejdź do wody. Teraz osoby, które moglibyśmy nazwać działaczami, lubią się uczyć przez aktywność. OK. Etap drugi w cyklu uczenia się Kolba to refleksja. Skoro już doświadczyłeś, to teraz daj sobie chwilę na przemyślenie, co się teraz wydarzyło. Każdy z nas ma w pamięci lata szkolnej ławki, w których to właśnie refleksja nad nabytą wiedzą była podstawą uczenia się dzieci i młodzieży od pokoleń. Oczywiście to była ironia. Szkoły na całym świecie pomijają dokładnie ten etap nauki. Nie potrzebujemy przecież w społeczeństwie ludzi, którzy mają refleksję nad tym, czego doświadczają lub co widzą. Niestety. Z goryczą uświadamiamy sobie, że ten ważny etap, refleksja jest często pomijany również w życiu dorosłym. Osoby więc, które moglibyśmy nauczyć refleksyjnymi albo wybierającymi, preferującymi styl uczenia się refleksyjny, nabywają wiedzę przez analizowanie faktów. Okej, świetnie. Etap trzeci, po pierwszych ważnych dwóch, doświadcz, refleksja, to teraz czas na teorię. Doświadczyłeś, przemyślałeś. To teraz poczytaj i lub posłuchaj, bo uwierz mi, nie jesteś pierwszą osobą na świecie, która tego doświadczyła i która ma refleksję na ten temat. Ten obszar wiedzy nowej dla ciebie ma już pewnie swoje etapy, kroki, zasady. Ktoś dla ciebie je opisał, nazwał, ubrał w koncepcję lub model. Osoby więc, które moglibyśmy nazwać teoretykami, uczą się przez wykrywanie zależności między faktami, porównywanie danych, chętnie poznają modele, teorie, koncepcje. I teraz etap czwarty w czterocyklowym etapie uczenia się Kolba to czas na wdrożenie tego w życie. Pragmatyk. Uczy się przez wykorzystywanie poznanych treści w praktyce, w życiu, w pracy. No i teraz podsumowanie obiecałem kontrowersyjne. Więc tak, zapomnij o typologii stylów uczenia się. Stosuj je wszystkie. Miksuj je. Włącz je w proces. Być może jako osoba wolisz jeden z nich, jednocześnie świadomie wykorzystuj inne elementy procesu. Tak po prostu jest najskuteczniej.